Siemanko, z tej strony Fifus92. Słuchajcie, nagrywam taki film, w którym chciałem wam pokazać, jak uzyskać nieśmiertelność, albo właściwie tutaj darmowe leczenie na Uber Tristram, szczególnie podczas walki z Mephistem, gdy gracie buildem pod ogień. Może to być czarodziejka, druid, jakiś build pod ogień. My tutaj gramy sobie czarodziejką z kuszą, do której macie też poradnik w opisie. Ciekawy bardzo build. No i jak widzicie, jesteśmy tutaj nieśmiertelni, możemy sobie stać, możemy sobie spokojnie napić się kawki i nie giniemy. Jak to działa? Słuchajcie, jeden kluczowy item, amulecik Rising Sun, który pozwala nam absorbować damage od ognia. I tak właściwie tyle tej absorpcji nam wystarczy. Reszta gira, jesteśmy ubrani przede wszystkim po to, żeby osiągnąć tutaj 70, ponad 70 resa na Lightning podczas walki z Mephistem, który nam obniża tego resa jeszcze dodatkowo klątwo, więc pamiętajcie, tak naprawdę tutaj potrzebujemy sporą ilość tego resa, zaraz o tym jeszcze powiemy. Res na Fire, jak widzicie, mamy niski, dziesiątka, ale to tak naprawdę nam pomaga też absorbować więcej tego ognistego damage'a, ponieważ nie redukujemy obrażeń tutaj szkieletów, które nas biją dookoła ognistych, to oni właśnie nas leczą swoimi Fireboltami. Chcemy, żeby tych szkieletów było tutaj bardzo dużo, zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Oprócz tego pokażę wam też kilka innych trików, na przykład jak szybko rzucić lower resa pasywnie. Zabijmy tego Mephista, zobaczmy. Jak widzicie, jest ok. Skończyło nam się BO. Szkieleciki, czy dadzą radę nas uleczyć? Nie będę specjalnie się już leczył bardziej, tylko czekamy na ich firebolty. Jak stoimy w miejscu, to jest nawet lepiej niż jak się ruszamy, bo inaczej unikniemy ich fireboltów i tracimy to leczenie, więc najlepiej stać w miejscu i się nie ruszać za bardzo. Dlatego atakuję tego Mephista teraz już się nie ruszając. No i zabij. Dobra. Wyjdźmy sobie z gry, zobaczmy, jak to działa. Ja was w międzyczasie zaproszę na mojego Twitcha, Fifus92, gdzie streamuję praktycznie codziennie, tak 5 dni w tygodniu, wieczorkami. Robimy tam różne rzeczy związane z Diablo, Diablo Resurrected. Ostatnio bawimy się właśnie taką czarodziejeczką, pyrką, z kuszą. Taki sam build, jak tutaj używam do tego pokazu. I też niedługo wracamy do speedrunów, już w tą niedzielę wyścig Arena GL o 19, gdzie będziemy się ścigać z Mr. Lamą, innymi pro speedrunnerami, nekromantą na HC-ku do zabicia bala. Zapraszam, wbijajcie, kibicujcie. Dobra, czyli tak jak mówiłem, amulecik Rising Sun, podstawa, która zapewnia nam absorpcję ognia. I jeszcze jedna rzecz tutaj ważna, może zauważyliście, nie posiadam Thunder Charma w ekwipunku. Thunder Charm jest schowany. Jest to potrzebne, żeby właśnie żeby przygotować sobie te szkielety ogniste. Teraz to pokażemy od początku. Czyli tak. Słuchajcie, ja sobie tutaj jeszcze rzucę buffa, żebyśmy mogli znowu zabić tego Mephista. Gramy czarodziejką pod enchant, więc tutaj potrzebujemy fire skilli, spirit, jakiś flickering flame, eschuta, żeby sobie rzucić buffka, chociaż takiego w miarę dobrego. Może jeszcze nawet soja załóżmy. Dobra, jesteśmy zbuffowani. Buff ten trwa bardzo długo, powinno nam wystarczyć. A teraz jeśli chodzi o gira na samo Uber Tristram, bardzo taka fajna opcja, żeby tutaj przeżywać hity Mephista. Potrzebujecie, słuchajcie, tak naprawdę tutaj bonus Lightning Res, nie ten res, który tutaj widzicie na pierwszy rzut oka, 85, myślimy, o super, no to będzie łatwo. Potrzebujemy dużo więcej tego resa. Bonus plus 300 lub więcej. To jest taka fajna liczba, która nam pomoże osiągnąć wysokiego resa, nawet z aurą Conviction od Mephista. Jak to osiągnąć? Słuchajcie, możemy się prebuffować zbroją Treachery. Może je użyjemy. Oprócz tego będziemy sobie używać Kiry Helm 70, ale resa nawet można nim osiągnąć. A zbroję Treachery później zmienimy na bardzo tanie słówko Smoke Neflum. Budżetowe. Fajna budżetowa opcja. Są też lepsze zbroje, na przykład Coch, ale zostawimy sobie taką budżetową opcję. Oprócz tego pasek Thunder God, zapewniający absorpcję błyskawic, i Wisp Projector, też absorpcję błyskawic, żebyśmy nie ginęli od tego Mephista na hita, żebyśmy mogli sobie spokojnie tankować jego hity i jeszcze dodatkowo zyskamy to leczenie. Dobra, użyjmy tego Treachery, tego buffa. Otwórzmy sobie jeszcze jedną Uber Tristram. No, ten hełmik sobie zostawię, bo pomoże nam szybciej zabić może bossa. Pamiętajcie, schowajcie Thunder Charma, najlepiej do kostki, którą macie pewnie przy sobie.
No i zobaczcie dlaczego właściwie. Prebuffik, treczary możemy sobie zrobić w tej, już na samym Tristram, w tym miejscu na ogniu. Stoimy, czekamy aż postać zrobi się przezroczysta. Można też zauważyć zmianę resów. Ja akurat mam resy zmaksowane. Już przed treczary tak naprawdę. No ale chcemy mieć większe resy oczywiście na Mefista jeszcze. Więc czekamy aż postać zrobi się przezroczysta. Nie musicie zdejmować tego amuletu, który zapewnia absorpcję. Niby nie tracimy w ogóle życia w tym ogniu, ale tak naprawdę liczą się te hity. Jak widzicie, aktywowało się. Jesteśmy przezroczyści. Drugie jeszcze takie miejsce może od razu pokażę. Ten ogień też jest ok, żeby sobie to aktywować. Uważajcie tylko jak robicie teleport od portalu, żeby tutaj nie przejść za bardzo środkiem, bo no bossowie się na was mogą już rzucić wtedy. Dobra, czyli co, zakładamy naszego smoka i lecimy. Strzał nie potrzebujemy, bełty jeszcze mamy, powinno wystarczyć. Jak przygotować tego Mefista? Słuchajcie, ja zazwyczaj tutaj się teleportuję i tędy troszkę podchodzę. Cyk, Mefisto już za nami biegnie. Troszkę odchodzimy, ja go sobie luruję. Jeszcze bardziej do rogu, żeby na pewno nam inni bossowie nie przeszkadzali. Czy to Diablo, czy Bal. I jak widzicie, strzelamy sobie w te szkielety, wszystkie, które on summonuje. Możecie się troszkę właśnie przemieszczać, on wtedy lubi tak summonować na tej drodze, po której dopiero co przeszliście. Wybijamy wszystkie i przez to, że nie mamy założonego Thunder Charma, ogniste szkielety, te Burning Dead Mage zostają i to będą nasi healerzy już za chwilkę. Czyli przez chwilę musicie, słuchajcie, wytrzymać, unikać ataków tego Mefista, jeśli nie macie za dobrych resów, no to naprawdę trzeba uważać. I jak już będzie trochę tych szkieletów, to możemy już ustać. Możecie to robić tak, żeby same zostały te szkielety, tak? Tylko ogniste. Jak widzicie, z tym treczery, Neflumem, Kirom mamy resy zmaksowane. Nawet z Aurą Conviction. 85 light res. Trzeba uważać, żeby treczery się to nie skończyło. No dobra, stańmy już w miejscu, żeby nie unikać heala od naszych szkieletów ognistych. Jest już ich tutaj wystarczająca ilość, żeby nas fajnie to leczyło, nie? No i w ten sposób możecie sobie na spokojnie atakować tego Mefista, jeśli gracie jakimś buildem pod ogień. Polecam właśnie się tak ustawić blisko tych szkieletów dosyć, żeby nas atakowały i już się nie ruszać, tak? Jak będziemy, nagle się ruszymy, to co, przez chwilę nie mamy tego leczenia, mogą nas nie trafić, mogą nas ominąć te pociski, a Mefisto w tym czasie może nas akurat trafi, nie? Więc lepiej się nie ruszać już i zobaczyć, czy faktycznie nie tracimy życia. No jest okej. Dobra. To co? Jak to się stało, że ja wcześniej użyłem tego Lower Resista? Zobaczcie. Na Switchu mamy tarczę. Akurat nie mamy, wróćmy się szybko. Tarcza Meduza Gaze, którą wam pokazywałem. Załóżmy ją sobie. Jest to nawet fajna opcja, tylko jeden problem z tą tarczą, wymaga dosyć dużo siły. Mamy tutaj eteryczną tarczę z helem i mimo wszystko 177 siły. Tak naprawdę, no oczywiście możecie rzucać Lower Resista też z różdżki, którą można kupić u NPC-a w ładunkach Lower Resist. A nasza tarcza Meduza Gaze rzuca siódmopoziomowe zaklęcie Lower Res, więc troszkę lepsze. I też może to zaklęcie nawet pomóc zdjąć Immunity, nie? Jak nie macie Infinity, możecie zdjąć Immun. I to się właśnie tutaj też przydaje na Uber Twistem. Diablo i Bal są immunami na ogień. To jest jeden mały problem. Kiedy chcemy, żeby te szkielety nam nie padały, musimy zdjąć Thunder Charma. Zdejmiecie Thunder Charma, też nie zdejmiecie immunów, tak? Czasami jak nie macie Infinity albo innego źródła Lower Resa czy Infinity właśnie. No i jak widzicie, samo tutaj przebywanie dostaniemy Fireballa od szkieletów, wrzucamy się Lower Res. Czasami może być warto zadbać, żeby na przykład stanąć tak bliżej właśnie tych szkieletów, które nas atakują i żeby Mephisto też podlasł, żeby ten Lower Res na pewno go trafił. No ale jak widzicie, już tutaj dostał, więc po prostu go spróbujmy wykończyć szybko. Z tym Lower Resem bez Infinity jesteśmy w tym momencie na spokojnie, nie musicie mieć jakiegoś wielkiego damage'a i zabijacie tego Mephista. On nie ma aż takiej dużej regeneracji życia. Zabijmy go. No i teraz tak, te szkielety możecie jeszcze właśnie wykorzystać w pozostałych Uberfightach, tak? Możemy po prostu polecieć sobie po następnego bossa. Też go tutaj trochę wyciągnąć. Zobaczymy, który do nas pierwszy przyjdzie. No i Bal. On lubi się teleportować na głowę. Troszkę wychodzimy poza ekran. On wtedy lubi się przeteleportować na nas. Cyk, to chyba jest jego klon. Zaraz zobaczymy. No, coś mi się wydaje, że tak. Popatrzcie, jak mu schodzi życie szybko. To jest klon naszego Bala. Gdzie prawdziwy? Zapraszamy. Zapraszamy prawdziwego klona, zabijmy. No, jeszcze trochę mógłby podejść, nie? No jest, okej.
No i jak widzicie też tankujemy go i ty, bal nie jest aż taki bardzo niebezpieczny. Też trzeba uważać na jego te sumoniki, ale zauważcie, że przez to, że jest tutaj dużo tych szkieletów dookoła, on nie będzie bardzo dużo summonował tych sobie innych swoich summonów. Jeśli tutaj przygotowaliście naprawdę dużo tych summonów, szkieletów z ogniem, tak limit nawet na cały ekran, to bardzo mało summonuje, widzicie. No i w ten sposób możemy sobie bić teraz bala, nie? Znowu można wykorzystać tego low resista z Medus Shield. Dosyć szybko się to rzuca. Co chwilkę, bo dostajemy bardzo dużo hitów od tych szkieletów. Ja tutaj nawet nie mam aktualnie aktywnego buffa do życia z CTA. I tak jest w miarę w porządku, nawet z łapą potężną balę. Dobra. Problem z balem jest taki, no właśnie, jest fire immunem. Z tym lower resem może nawet ściągamy tego immuna, jak widzicie. Dostaje tam troszeczkę tego damage'a. Ale bardzo szybko się regeneruje i to jest problem. Załóżmy jeszcze fire z tego charma, załóżmy flickering flame'a, zobaczmy. Lower res niech się rzuci. Czy już? Jeszcze chwilę czekamy. Chyba jest, nie? No dobra, teraz już nawet go, coś tam mu zadaje, może byśmy go zabili, tak? Chwilę to by potrwało. Chwilę byśmy musieli tak pospamować. Mam dosyć niski FHR, więc tutaj tracę dosyć sporo tych bełtów. No, potężna łapa bala. Szkielety wybijamy przez to, że założyliśmy Sender Charma. To jest właśnie problem, nie? Ale jest jeszcze jeden fajny sposób wykorzystania słowa harmonia, żeby właśnie poradzić sobie nawet z niższym damage'em bez Infinity z bossami. Czy to z Uber Diablem, czy Balem, gdzie Bal ma tą regenerację naprawdę wielką. Harmonia w jakiejś kuszy łuku. I tą kuszę łuk wykorzystujemy, nieważne jakim buildem gracie, możecie to wykorzystać. Trzeba tutaj zrobić jedną rzecz. Zakładamy sobie taką kuszę i nie możemy teraz zmienić zestawu broni, gdy użyjemy sobie przywołania, bo tutaj w tej kuszy będziemy używać nie przywołanie, tylko wskrzeszenie, level 20 revive. Idziemy do trzeciego aktu, słuchajcie, i tutaj w Upper Kurast, albo na Travinkal tam na Grobli, albo w Bazar Kurast w tych wszystkich zrujnowanych takich świątyniach można znaleźć pajączki, Spider Magusy, takie fioletowe, które zatruwają przeciwnika. Jest to taka trucizna dosyć trwająca długo, parę minut. I chcemy właśnie, żeby zatruły te pajączki nam bossa, bala, po to, żeby zniwelować jego regenerację. Zatruty przeciwnik nie będzie się regenerował. Wtedy nawet z nie takim potężnym damage'em jesteśmy w stanie go pokonać. Pytanie tylko, czy będą te pajączki, bo nie zawsze są. Dlatego trzeba sprawdzać właśnie różne te świątynie. Jak tutaj widzicie, mamy trzy rodzaje przeciwników i nie było akurat pająków. Zobaczmy sobie jeszcze na przykład tą świątynkę w górnym Kuras. Mamy skaraby, łuczniczki. Już słabo to troszkę wygląda. I węże, nie? Więc niestety nie mamy tutaj tych pajączków. Najlepiej te pajączki się, słuchajcie, zanim otworzycie Uber Tristram, po prostu sprawdzić, czy są, jeśli chcecie wykorzystywać ten triczek. Kolejne miejsce, gdzie można to sprawdzić, to jest tutaj, jak się cofniecie na Travinka, na Kurast Causeway, czy jak to się nazywa. Mamy też takie zrujnowane świątynie i tutaj możemy sprawdzić. Mamy co? Węże, skaraby, już to trochę źle wygląda. Pewnie nie będzie. Jakiś trzeci typ potwora jest tutaj? Są nietoperze. Więc jak zobaczycie trzech różnych przeciwników, to znaczy, że już nie ma, nie? Możecie od razu wychodzić. Podobnie, skaraby, węże i łuczniczki. No i ostatnie jeszcze miejsce, gdzie możemy sobie to sprawdzić. Może polecę tędy do WPK. Nie mam przy sobie scrolli portali. Bazar Kurast. I również, no może być ta świątynia główna, gdzie jest quest dla Mesena. I mamy te pająki akurat, super, dobra. No to co? Zabiję S2. One mają niewrażliwość na ogień, więc tutaj Sander Charm będzie potrzebny. Zazwyczaj. No, nie mogę coś trafić. Atakuję zwykłym atakiem. Ja nie mogę, niestety nie używam czarów. Wy możecie normalnie rzucać spele, tak? Nawet jeśli gracie z kuszą. Wybieramy sobie revive. Cyk, jeden pajączek, drugi pajączek. I tak naprawdę dwa może wystarczą.
przez to, że nie mogę używać ataków zwykłych, takich jak używamy na buildzie, to jest troszkę ciężko zabić mi te pająki, bo używam zwykły atak, co prawda z enchantem, więc jest to kilkanaście tysięcy damage'a, ale taki ciężko czasami trafić mi przeciwnika, nie? Dobra. No, może sobie jeszcze miksturki przygotujemy. Mikstury też na Uber, oczywiście ważna sprawa. Najlepiej mieć pełnego wzmocnienia na zapas, w skrzyneczce przygotowane, gdyby coś nie szło. I teraz tak, pamiętajcie, nie zmieniajcie zestawu broni, znikną wtedy wam te pająki. Dlatego na przykład CTA mogłem użyć wcześniej, nie? Zanim je sobie zsumunowałem. Na moim buildzie jest jeszcze jedna fajna rzecz, mogę użyć na przykład enchanta na te pajączki. Zenchantować, żeby one miały większą szansę na trafienie. No i co? Próbujemy tak steleportować się zaraz na bala. Hop, żeby pajączki go przyatakowały. Jest bardzo dużo summonów dookoła, więc mogą nam one przeszkadzać. Pająki mogą targetować summony. Bal też rzuca, jak widzicie, taką tarczę, jakby Frozen Armor, który też utrudnia jego trafienie. Można to przeczekać po prostu w mieście. Jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić. Możecie spróbować zamknąć w klatce te summony bala. Tutaj go ściągnąć, postarać się tak włazić do tej klateczki, do tego pomieszczenia, żeby tutaj summony wszystkie weszły. Cyk, teleport poza. One będą tutaj za ścianą, nie będą was za bardzo atakować i bal samotny będzie tutaj, nie? W ten sposób się to robi na speedrunie. Uber speedrun czarodziejką. I naprawdę bez żadnego gira praktycznie walczy się z tymi Uberami. O, dobra, super, zatruty bal. O to nam chodziło. Możemy zmienić zestaw broni teraz. No właśnie, z takim zatrutym balem już można walczyć. Tak samo można zatruwać Diablo. Troszkę nam to pomoże, jeśli brakuje damage'a, nie potrafimy się przebić przez jego regenerację. Wyłączenie tej regeneracji jest bardzo fajne. Pamiętajcie, że jak go zatrujecie, najlepiej się już nie oddalać za bardzo za ekran z balem, ponieważ to zatrucie nam zniknie. Inaczej, jeśli będziemy w pobliżu, ono będzie trwało 4 minutki. Jest chyba jakiś limit czasu, na który możemy odejść od tego bala i to zatrucie nie zniknie. Jest to niewiele sekund chyba. Tak więc chcemy być na jednym ekranie z tym balem i go w tym czasie zabijać. Dobra, słuchajcie, w tym wideo to chyba już będzie wszystko. Pamiętajcie, żeby zdjąć Thunder Charma, kiedy sobie przygotowujecie te szkielety ogniste. Rising Sun, kluczowy item. Wysokie resy na Mephista, podstawa. I no, bardzo duży damage, albo właśnie pozbycie się regeneracji na Uber Balu, Uber Diablu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś komentarz, napiszcie, co myślicie o tych trikach. Myślę, że bardzo przydatne, szczególnie właśnie jeśli jesteśmy Firebuildem. Czemu tego nie wykorzystać? Ten amulet jest praktycznie bez jakiejś większej wartości. Wbijajcie na Twitcha. Trzymajcie się. Do zobaczenia.